Dzień doberek, dzień doberek. To jest piękny dzień. No, bardzo piękny. Ja dzisiaj, słuchajcie, odsypiałam. Odsypiałam, bo budziłam się w nocy chyba z 3 razy, dlatego że wczoraj wypuściłam, słuchajcie, lalę i dzisiaj dopiero wróciła po 9. Także nie dość, że poszłam po 3 spać, jakoś tak chyba, bo się zasiedziałam oglądając coś, no to po prostu budziłam się tak w nocy i musiałam odespać, także dopiero sobie wstaję. Przyszła do mnie też przesyłka, czyli kolejna moja pobudka, taka chwilowa to była, bo pukał po prostu listonosz. Pokażę wam, co przyszło. Kurde, lala ci mi skoczyła na łóżko i już on gdzieś kłaki. Słuchajcie, ja wam mówiłam o tym, teraz świeżo wstałam, zobaczcie, widzicie? To jest ta właśnie warstwa, to kurde, oprócz tych kłaków, które gdzieś czuję, to mówiłam wam o tym olejku na usta. Właśnie to jest ta warstwa, którą czuć. Tak jakbym miała krem teraz. Tak właśnie czuć. Tak czuć ten olejek, którym smarowałam tak naprawdę się wczoraj przed pójściem spać. On właśnie tak fajnie się zachowuje. Teraz pójdziemy sobie do łazienki. Wezmę tylko jeszcze sobie tą ściereczkę i użyjemy sobie Multi Miracle Glow. Czyli umyjemy sobie buźkę właśnie tym Multi Miracle Glow. A następnie naniesiemy sobie te Magic Serum, bo właśnie do mnie dotarło. Mówiłam wam, że zamówiłam tą małą pojemność, no i to jest właśnie to cacko malutkie. I za to coś dałam chyba 25. Że nie pamiętam. No i rzecz kolejna, jaką jeszcze dostałam jako samplerek, to jest Magic Night Cream. Jego też dostanę, tu mam próbeczkę, jego też dostanę w takiej travel size, że tak by to wyglądało. No, także te trzy rzeczy do mnie dzisiaj dotarły. Czyli te dwa samplerki i Magic Serum w małej pojemności. Zapomniałam teraz cenę, ale później wam pokażę, powiem. Także zabieram was teraz do łazienki. Tylko pozwólcie, że wezmę jeszcze sobie ściereczkę, którą później przemyję twarz. Bardzo fajnie mi się jej wczoraj używało. Postanowiłam sobie ją od razu szybciutko zaprać. Widzicie, tu nawet jeszcze tusz, który zmywałam wczoraj. To już mi się nie doprało jak na razie. Może w pralce się dopierze, ale fajnie mi się jej używało, więc po prostu ją zabierzmy. No i idziemy. Idziemy myć buzię. Idziemy myć buzię. O, nawet chyba światła ktoś nie zgasił i chyba to nie byłam ja, bo może to byłam ja. Nie wiem tylko, gdzie was postawić. Tak się zastanawiam. Dobra, tak na chwilkę muszę was ustawić właśnie tu. No i najpierw, bo to chyba nie na suchą buzię się nakłada. Troszeczkę zwilżę w twarz i na zwilżoną twarz damy sobie Multi Miracle Glow. Nie wiem, czy wyleci przez tą małą dziurkę, czy muszę jeszcze... Czy to będzie na raz, czy na dwa? Dobra. Wyleciało tego tyle z tej próbki. No i zobaczymy, jak się sprawdzi. Podoba mi się, słuchajcie, konsystencja tego. Naprawdę jest taka troszeczkę oleista. Kremowo-oleista. To mi tylko to oko, słuchajcie, podrażnione, nie piekło. I użyjemy sobie jeszcze uwielbiam to uczucie, słuchajcie, to jest najlepszy moment chyba z rana. Namaczam ściereczkę gorącą, znaczy gorącą, no nie wrzącą, po prostu ciepłą wodą. Ok, namaczam, biorę i zmywam. Ale cudowne uczucie, słuchajcie, tą ściereczką. Nawet nie wiedziałam, że to jest takie przyjemne.
Nie wiem, kto to wymyślił, ale brawo. Okidoki, ja już do Was wróciłam, postawiłam Was na biurku, mam nadzieję, że nie spadniecie. No i otworzymy sobie moje nowe opakowanie Magic Serum Crystal Elixir. Ja wcześniej miałam je tylko i wyłącznie w takiej właśnie próbeczce i postanowiłam, że zamówię na razie taką travel size. Dlaczego? Dlatego, że drażnił mnie zapach tego produktu i nie wiem, czy będę w stanie po prostu się przełamać i jakoś to zaakceptować. Dlatego chciałam dla Was też zrobić test tego produktu i zamówiłam po prostu takie małe opakowanie travel size. Mamy tutaj naprawdę 8 ml, ale mam nadzieję, że będzie w miarę wydajne i że będę mogła przynajmniej przez jakiś tydzień potestować i zdać Wam jakąkolwiek relację z tego produktu. Dobra, mamy tutaj taką małą pompeczkę. To jest taka konsystencja płynna. Czekajcie, nabiorę. O, widzicie? Ciekawe, ile będę musiała kropelek. Tutaj jakoś... Nie no, czuć. Czuć to coś. To, co mówiłam. Nie wiem, co to jest. Okej, no i nanieśmy. Damy sobie tu jedną pompeczkę. Po jednej pompeczce i zobaczymy, czy to ilość mi wystarczy. Dobra, na noc damy tutaj jeszcze resztkę z tej ampułki. Okidoki. No i jest właśnie wyczuwalne to coś, o czym Wam mówiłam. Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. To jest taki płynny serum. Dość szybciutko zastyga. Czoło. Zobaczymy, potestujemy sobie i zobaczymy. Coś tu jest ziołowego, takiego, co ja zawsze kojarzę to z takimi starszymi osobami i z takimi sklepami zielarskimi. Słuchajcie, jak się wchodzi w Polsce do takiego sklepu zielarskiego, to właśnie często takie coś czuć. I to jest to coś. Ja nie wiem, co to jest, ale nie lubię tego zapachu. No, ale zobaczymy. Może mi się uda jakoś to pokonać. Bardzo szybko zastyga, to Wam muszę powiedzieć. I skóra robi się taka napięta. No ale zobaczymy, jak się to spisze po dłuższym stosowaniu. Ja sobie troszeczkę tu powklepuję, pobudzę moją skórę do działania. Dobra, no i na to serum bardzo szybko zastyga. Tylko tyle mogę powiedzieć na początek. I na to serum zaaplikujemy kremik Magic Cream. Czekam na resztę moich przesyłek, które będą raczej się pojawiały i znowu włosek. Wiecie co z tymi włosami, to ja po prostu się mam od tych kotów. Dobra, aplikujemy. To najmniejsza. Dobra, jeszcze mam ochotę dać sobie go po prostu więcej pod oczy. Wybaczcie, uratował ostatnio moją tą wysuszoną okolicę pod oczami, dlatego jak najbardziej chcę go dać sobie tutaj w okolicy oczu. Okej, okay. Dzisiaj nie dawałam żadnego ani redermik, ani nie dawałam, słuchajcie, nawet tego serum na noc retinolu. Nie dałam, chciałam, żeby moja skóra troszeczkę odsapnęła. Okej, okay. Ale pod oczy ten Magic naprawdę uratował mi suchość, więc go zastosujemy. Dobra, reszteczka. No i okej. Okay. I tak by wyglądała moja pielęgnacja. I na razie, dopóki mi się ona nie znudzi lub nie zobaczę, że na przykład nie działa, że coś mi będzie drażnić, coś się zacznie dziać, to po prostu ją zaprzestanę. Ale póki co, to będzie moja teraz pielęgnacja poranna i w sumie wieczorowa, jak tylko dojdą mi produkty następne. No i co? I Charlotte Magic Lip Oil wędruje na usta. Ta kuleczka fajnie, słuchajcie, masuje usta. No dobra. Okej, okay. No i tak by to wyglądało. Tak wygląda moja buzia z rana, gotowa do całej części dnia. Teraz idziemy, zrobimy sobie kawę. Nie wytrzymałam. Nie wytrzymałam i zamiast Dane położyłam sobie wczoraj na noc ten krem. Ale nic nie mogę powiedzieć. Nie mogę nic powiedzieć, po prostu...
Położyłam go jeden raz wczoraj na noc i to wszystko. Także głupie to było, że otworzyłam, ale bardzo chciałam zobaczyć tylko, jak się zachowa na mojej skórze, czy nic mi się nie wydarzy, czy nie będę jej suchej czuła i tak dalej. Także trochę błąd, że go otworzyłam, dlatego że tak jak mówię, czekam na Magic Night Cream i będę chciała stosować Charlotte. Także to nie było dość rozsądne. Ale 12 miesięcy na wykończenie, więc i tak go wykorzystamy. Także to będzie kolejna rzecz tutaj w mojej nowej pielęgnacji. Ustawiam go sobie tu z tyłu. Jak będę miała ochotę na jakąś mocną dawkę może nawilżenia, to właśnie zastosuję sobie jego. Natomiast mogę Wam tylko powiedzieć, że fajny jest ten produkt. Też go wczoraj sobie zamienię, zastosowałam z olejkiem i naprawdę świetnie się sprawdza. Dość długo się utrzymuje nawet na ustach to nawilżenie. Także dość ciekawy produkt. Ja go nie znałam, ale spoko, naprawdę bardzo fajnie nawilża usta. Ale lecę z moim olejkiem, to już jest moje uzależnienie. Ładuję telefon. Ten polecam Wam obudowy, od stylizację. I co? I lecimy robić kawę. No i hejo, hejo, słuchajcie, odzywam się do Was już z dworu. Oczywiście muszę sobie przetrzeć oko, bo mi połzawiło, jak wyszłam na słońce. Ale muszę Wam coś powiedzieć, że ta pogoda... Dlaczego jej nie było przez te 3 dni, kiedy ja miałam wolne? Pytam. Jest po prostu cudownie. Zobaczcie, jakie słoneczko. Nie wiem, ile stopni, ale jest bardzo ciepło, bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. I powiem Wam nawet fakt, że mam długi rękaw. Śmiało mogłabym mieć po prostu krótki. My właśnie spadamy. Chodźmy się przejdziemy. Spadamy, słuchajcie, do banku i może zejdziemy do Funciaka po szokobonsy, jak jeszcze będą. No bo już dzisiaj wykończę sobie pewnie do kawy moją resztkę, a z przyjemnością wzięłabym sobie też jedną paczkę dzisiaj do pracy. Także co? My idziemy z misiem Młam. Siema. Cześć. Idziemy. O, nie ma kolejek, słuchajcie, nie ma kolejki w Butcie. Wow! Ale za to już widzę, że jest kolejka w Marks & Spencer i nie widzę, czy jest, ale chyba jest w Tesco. No. Szkoda, że te nie luki, to wszystko zamknięte. Człowiek jak tak wychodzi na dwór. Nie. Jak człowiek wychodzi na dwór, to takie dziwne uczucie, że nie można wejść do tego sklepu, który przed Wami jest, bo jest on zamknięty. Tak jakoś jeszcze do człowieka chyba nie dochodzi. Nie wiem, jak długo się to potrwa, ale mogłoby się to już skończyć. Jak dla mnie. No. Oby tylko Primarka nie zamkli, słuchajcie. Bo tego nie przeżyję. Dobra, no i co? Spadamy i odzywam się do Was niebawem.